Siemaneczko, tutaj Kielomaniak i zapraszam was do kolejnego odcinku z serii Posłannik Margonem. No i kariera Don Juana mi amore de la Vega. Dzisiaj gramy w Margon 3D, jak widzicie. Patrzcie, jak to wygląda wszystko, mimo że ścina. Ale taki datek znalazłem. Muli go jak skurwysyn. Ale to nic. Dobra, mimo wszystko, mimo że gramy w 3D, jak widzicie, jak to wygląda, lecimy, nie? Idziemy sobie tędy. Nikt mi nie uwierzy, że gram w Margonem 3D, dobra. Mniejsza z tym. Mam strzały. A, idę. Jedno bicie przejdę się, zobaczę co się dzieje. Kurwa Maśka, lecimy w Margo 3D. Ktoś tu idzie za mną. Bella Vita, może PvP. O, będzie walka. Będzie za spierdol. Legenda, dobra, gram, walczymy. Deszczał, to nie to, nie to, trzeba mi to. Dobra, zaczynałem. Pierwszy zacząłem. O kurwa. Nie możemy. W tym dodatki. Gdyby nie ta walka, to bym dalej grał moje Margo 3D. Co jest grane? Nie mogę zaatakować. A teraz tutaj się daje. Aha. Podwójny strzał, użyj. No dobra. Ale jaja. Aha, co tu, gdzie tu się atakuj? Atakuj. Ale gówno. Dobra. A, wiem czego, bo ja potrzebuję tę starą walkę. Podwójny strzał, użyj. Dobra, atakuj. Ale chłam. Podwójny strzał, użyj. Dobra, lecimy. No, nawet. Atakuj. I teraz podwójny strzał, użyj. I atakuj, dobra. Aha, dzisiaj sobie tak przeglądałem, powiem wam szczerze, sprawdzałem. Sprawdzałem sobie. Potem możemy zrobić rewanż. Tymczasem ściągniemy nasze strzały, bo te strzały są do walk PvP. I ja teraz w tym momencie ja źle idę. Chyba. Graliśmy w Margonem 3D, teraz przeszliśmy na normalnym Margonem. Kucyk. Dobra, lecimy sobie z koksem. A nóż widelec byłaby tak lega raz. Ale byłby jazz. Jeszcze na poszłoby to na internety. Wtedy bym wygrał internety, kuchwa. Dobra, dobrze wszystko, że się święta skończyły i te sztuczne przygotowania i te zakupy i te prezenty i...
Dzisiaj jest wolny dzień, w którym mogę sobie usiąść spokojnie, zagrać Margonem bez żadnego spotkania rodziny, kuzynów. Kto to jest? Aha. No dawaj, dawaj. Jedno bicie i spadam stąd. Nie mam Androida. Jaki fake? No gdzie jest ten Morten? Co ty? A, tu jest, co ja mówię, dobra. Aha. Dobra, lecimy. Atakuj. Myślę, że wygramy i potem lecę sobie dalej. Tarara, tarararara, podwójny strzał. Czego mnie atakuje? Czyjego? Jego bi. Ja ci zrobiłem nic. To on atakował. Ła, nie dostaje. Po pizdzie. Ale my lecimy. Wygramy to. Albo i nie wygrał. 9-6. Policzmy na to, jakie ma szanse na kryta. O kurewsko duże. Dobra. Osiem. To będzie tak, że dostanę na kryta, to im purzia spieprzy. Dopóki jest głęboka rana, to będzie dobrze. A nawet nie najgorzej, ale to był normalny atak? Normalny. Już powoli się leczę. Czekam na taki fajny, taki kryt, że to tyle mi zostanie życia. Ale jeszcze ostatni ratunek. I podwójny mu. O, i dziękuję. Dawaj legę. O kurwa, uni. Dobiorę. Aha. Dobra, weź sobie to. Dobra, wyłączę tą sterowalkę, bo mnie już denerwuje. Irytuje mnie ta sterowalka. Dobra, lecimy na miszki, na miszki. Wczoraj zmieniłem też, nie okno walki, okno walki też zmieniłem, w 3D Margonem też grałem. I proszę Państwa, ubogi dostosuję, miałem ten podcelny strzał, bo testowałem sobie łowcę przez jakiś czas. Ciągnąć podkryta szybkości ataku, ale ciężko. Ciężko z tymi dymami. Lepiej podwójny strzał się sprawdza i głęboka rana. Dobra, zobaczymy, czy miśki są wolne. Ile nam brakuje do levela? Widzicie, wbiłem level 1. Pozbawiłem się możliwości bicia królika. Ale to może i dobrze. Jakoś... Pusto jak zawsze. Kurwa, można chociaż raz było coś wolne. Jest godzina która? 10, w sumie 10. Wszyscy już się obudzili. I od razu pierwsze co to poślę na miśki. Tak żebym kurwa nie nagrał filmu z miśków, bo to nie może być miśków. Po co to mają być miśki? A są jakieś miśki. O.
Aha, przypomniał się taki śmieszny kawał. Taki chamski. Wiecie dlaczego dzieci... Kurwa, nie te umki. Dobra. Kurwa, niedobrze, nie chciałem tych umek. No myślę, że wygram, bo nie chcę wracać do domu. Dobra, troszkę zwaliłem umki, ale już to naprawiam. I teraz sobie biorę na te umki. Na czym to skończyłem? Aha, dlaczego dzieci w Afryce dury się bawią? No i dlaczego? Bo nie są wolne na obiad. Raz mnie ktoś mi pociśnie, to nie jest śmieszne. Jak możesz? Ty chamie, ty taki. A napiję się coli. Dobra. Bo przychodzi mąż z żoną, spali w łóżku? To już takie dość stare małżeństwo, czy letnie? No i mąż z tej racji, że musiał rano wstać do pracy, a żona nie pracowała, poszedł teraz wcześniej, niż tam gdzieś koło pierwszej, drugiej w nocy. Słyszę takie coś, Rysiu, tak Rysiu, dobrze Rysiu, tak mi rób Rysiu. Słyszeli, kurwa, kto to ten Rysiu jest? No i tak pomyślał, że rano wstanie, ale nie pójdzie do pracy, tylko schowa się do szafy. No i tak pomyślał, tak zrobił. Wstał rano, cyk, do szafy, siedzi w szafie. No i minęła godzina pierwsza, druga. 9 godzina rano, żona się obudziła, leży w tej koszuli nocnej, siedziała chyba wtedy już na tej sofie. Siedziała na tej sofie, ale się nie ubiera. No i na chwilę słyszy dzwonek do drzwi, ja tam patrzę, taki wchodzi gościu, włosy na żelu, skóra, buty, jakieś laczki. No go zajebiście, czyli no, dobrze ten Rysiu wygląda. Za chwilę ściąga ten Rysiu. Ściąga ten Rysiu koszulę, a tam taki kaloryfer, biceps, klata. Idealnie, myślisz, kurwa, zajebisty ten Rysiu. Zaraz Rysiu ściąga spodnie, ma tam taki kubasz sprzed 20 skibów. Myślisz sobie, o kurwa, zajebisty ten Rysiu. I po chwili żona ściąga tą koszulę, są takie te obwisłe cycki, rozstępy, gruby brzuch, nogi krzywe i są się tak, o kurwa, ale wstyd przed Rysiem. Dobra, lecimy dalej. Bijemy w niedźwiedzie. Na takie podwójne grupki będę bił na szybkiej, bo to jest bez sensu. Myślę, że nie padnę. Jedyną rzeczą, którą mógłbym stracić, aha, napijemy się coli. Jedną rzeczą, którą zajdę, to HP, ale mimo, że nie mam tych dużo mistrów, chwilę sobie tu podekspię. Ile mi trzeba do levela? 1800, dobra. Nie, jak widzicie, nawet sobie radzę. Nie można obrażać Boga. Tylko fakt faktem, trzeba się leczyć co chwilę. Dla pewności, bo tutaj by nie patrzył, jest 20 leveli różnicy. Dobra. Nawet, że to poszło. Co teraz? Co tu mamy? No, 205. Niby nie dużo, ale dla pewności. Jak przy podwójnym, nie podwójnym, tylko że przy deszczu szału traficie, jak to się mówi, głęboko ranny, to zajebista sprawa, naprawdę.
Gdzie to się muszę wziąć za te questy ewentualnie, bo jeszcze nic nie ruszyłem. Śmiejna sal, nic nie ruszyłem jeszcze. Tak od zasady zawsze biję tego największym levelem, no bo mam największą szansę na to, że... No... Dobra. Jeszcze myślę, że sobie zalosuję, jak już loteria zrobię, ale jeszcze chwilkę. Zajebiście, nie ma to jak kurwa z połową życia tu podejść. Dobra. Teraz musimy to wygrać. No jeszcze 105 i 2 deszcza. Dobra, może to wygramy. Żeby chociaż głęboka rana weszła. Was mi spierdoli pasek do zera pewnie. Dobra, bujata. To teraz zostało mi co? Kolejne leczenie to jest to, 60 punktów. To ostatnio sobie zdobyłem na Grexach, chyba tam nawet widzieliście. Dobra i szybko, cyk cyk. Nie jest najgorzej. Ile nam zostało? Jeszcze 1700 tysięcy. Tu też nawet... Ta akurat te miśki, no fajne, no chyba to chyba najszybciej level leci. Chociaż jak byłem na... Proszę Państwa, na... Jak byłem na... Nie na Grexa, tylko na Eremie, to też tam naprawdę fajnie mi level leciał, nie powiem, że nie. Dobra, mamy ile? Dwadzieścia tysięcy za grupkę, a ja sobie teraz opierdolę placuszka. Pewnie każdemu to zostało placków. O, myślę, że tu wygram. No chyba musiałem takiego dostać kryta, ale póki co dobrze idzie. Jeszcze raz ani razu nie padłem. Też, ja powiem wam szczerze, że nie lubię expić na... Dlatego typu, kiedy muszę używać, nie mogę walczyć na szybkie walce, bo... Czego podwójny. No, tu zajebiście głęboka rana weszła. Tu też szybka, cyk, cyk. Najpierw wyczyścimy górę, potem wyjdziemy stąd. Potem polecimy do góry. O kurwa, ale kryta dostałem. Coś tam leci. Wiem chyba, że miałem coś około 2 milionów. Co ja patrzę, co ja robię? O, skórę niźle dostałem. Co to kurwa jest? Gdzie moja skóra jest, się pytam. Jest warta 5000, czyli... O kurwa, trzeba się uleczyć. Nie wiem, czy wygram z taką grupką.
Nie wiem, czy wygram to. Destrzał. Podwójne. No nie, musi być głęboka. No, powiem wam, że nie widzę tego za bardzo. Kurwa! Padłem. Padłem. Niestety. Zrobiłem błąd, bo powinienem tego mężka bić po boku, a nie tego. I ten miał najwięcej życia i ten mnie skończył w międzyczasie. Bił tego, to bym przeżył. A tak to chuj. O, dobra. 20 minut się zagadałem z wami. Także co? To była tyle na tyle. W tym odcinku zobaczyliście, jak się bije miśki, jak się kurwa gra w Margonel 3D. Dobra. I co, miejcie wyjebane, a będzie wam dane. No bo na razie trzymajcie się, cześć czołem, kluski kurwa z rosołem. Na razie.